Od 22 grudnia przy Tarnobrzeskim Szpitalu działa poradnia okulistyczna. Przypominamy też, że od stycznia przy rejestracji do okulisty potrzebne będzie skierowanie. Oddział okulistyczny w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnobrzegu został powiększony o nowo powstałą poradnię okulistyczną. Jest ona wyposażona w nowoczesny sprzęt wart około 50 tysięcy złotych. Do poradni mogą zgłosić się wszystkie osoby, które potrzebują specjalistycznej pomocy. Poradnia będzie w zasadzie normalnej poradni konsultacyjnej i nie tylko dla pacjentów poszpitalnych, ale dla pacjentów, którzy będą wymagali porad okulistycznych czy zabiegów okulistycznych, które będą możliwe do wykonywania w samej poradni. Z poradni okulistycznej będzie można skorzystać bez skierowania do końca grudnia. Od stycznia będzie już ono niezbędne.